Gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, to była od niej 3 razy starsza. Gdy Danka będzie miała tyle lat, ile Anka ma teraz, Anka będzie miała 42 lata. Ile lat ma obecnie każda z dziewcząt? Jest to dosyć trudne zadanie. Wyobraźcie sobie takie oznaczenia. Mamy Ankę i mamy Dankę. No i dosyć łatwo jest zauważyć, że Anka jest starsza od Danki. To wynika chociażby, że tak, gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, to była od niej 3 razy starsza. Czyli już wiemy, że tam w przeszłości, w jakimś momencie przeszłości, Anka była 3 razy starsza od Danki. I teraz oznaczmy sobie, że wiek obecny, wiek dzisiejszy Anki to będzie X, a wiek dzisiejszy Danki to będzie Y. Czyli różnica ich wieku, bo wiemy, że X jest większy od Y, bo Anka jest starsza od Danki, to już ustaliliśmy. Różnicą ich wieku to jest X minus Y, czyli one się różnią o tyle lat względem siebie. Teraz postarajmy się ułożyć układ równań. Gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, czyli gdy Anka miała Y lat, to wtedy Anka była 3 razy starsza od Danki. Wtedy. Czyli jeżeli cofniemy wiek Anki z X do Y, czyli o tą różnicę, jeżeli cofniemy do Y, czyli po prostu robię takie działanie X minus Y, czyli cofam w czasie Ankę, czyli zobaczmy, X minus X się skraca, minus minus Y to jest Y, czyli to nam się cofa na Y, to co się wtedy dzieje? To wtedy Anka była od niej 3 razy starsza, czyli 3 razy wiek Danki wtedy, czyli ten czas temu. Ten czas temu, czyli 3 razy wiek Danki, czyli Y, odjąć X minus Y. To jest pierwsza informacja. Teraz czytamy drugą. Gdy Danka będzie miała tyle lat, ile Anka ma teraz, Anka będzie miała 42 lata. Czyli zobaczmy teraz. Gdy pójdziemy do przodu w czasie, czyli przesuniemy Dankę do wieku Anki, czyli przesuniemy ją tutaj o plus X minus Y lat, jeżeli przesuniemy Dankę teraz o X minus Y lat do przodu, żeby osiągnęła ona wiek Anki, to co się stanie z wiekiem Anki? Wiek Anki zwiększy się również o tę samą jednostkę czasu, czyli zwiększy się o X minus Y. No i wtedy Anka za te ileś lat będzie miała 42 lata. I mamy taki układ, czyli Y to się równa 3 razy, czyli wiek tutaj Y, czyli Anka w wieku Danki, jak się cofnie w czasie, ma 3 razy więcej lat od wieku Danki, gdy to się cofnie w czasie. Natomiast gdy pójdziemy do przodu, czyli z wiekiem Danki pójdziemy do wieku Anki, czyli pójdziemy o X minus Y lat, to wtedy wiek Anki, który właśnie zostało do niego dodane X minus Y, wynosi 42. Mamy taki układ tutaj do rozwiązania. No i z pierwszego równania, co my tutaj mamy? Mamy Y równa się 3 razy Y, czyli 3Y. Będzie tak, 3 razy minus X, czyli minus 3X i 3 razy minus minus Y, to jest 3 razy Y, czyli plus 3Y. To jest z pierwszego równania, a z drugiego mamy 2x minus y daje nam 42, y na prawo, 42 na lewą, czyli 2x minus 42 to jest y, czyli y to jest 2x minus 42. Bierzemy to 2x minus 42, stawiamy za y tutaj do pierwszego równania, tylko to równanie uporządkujmy. Mamy tutaj y równa się 6y minus 3x, minus 3x na lewą, y na prawo, czyli 3x to jest 5y. I teraz za y wstawiam tutaj 2x minus 42, czyli mamy 3x, to się równa 5 razy 2x minus 42, czyli 3x to jest 5 razy 2x, 10x minus 210. Minus 210 na lewo, 3x na prawo, czyli 210 to jest 10x odjąć 3x, czyli 7x. Dzielimy przez 7, x to będzie 210 siódmych, czyli 3. Nasz x to jest 3. Jeżeli x to 3, łatwo policzyć y, wstawiamy w to miejsce i y to będzie 2, przepraszam, nie 3, tylko 30. 210 na 7 to jest 30, o jedno 0 za mało. Czyli x to 30, no to wtedy y to będzie 2 razy
30 minus 42, czyli nasz y to będzie 60, 42, 18. Czyli obecny wiek Anki to jest 30 lat, obecny wiek Danki to jest 18 lat.